A, no dobra. Dosyć tego. Witaj, królu. Przez chwilę wreszcie powróciłeś. I z tego co widzę, jesteś silniejszy po swojej podróży. Wasza wysokość. O, i spójrzcie, jesteś paladynem, czyż nie? Obawiam się, że to nie jest do egzaminu. Mój panie? Twój panie? Kim może być ta osoba? A, chyba pamiętam. Musisz mieć na myśli tego starego głupca, który nie chciał poddać tego królestwa. Tak, właśnie on, król baron. To jego rolę odbywałem przez ten cały czas. Co sobie jest prawdziwym królem? Czy chciałbyś pójść i go zobaczyć, swojego króla? Nie bierz mnie za drugiego skarmilionę. Jak ktoś tak słaby jak on mógł zostać mianowany tytułem arcybiesa, jest czymś, czego nigdy nie zrozumiem. W takim razie też jesteś jeden z nich. Zaiste. Jestem zatopionym królem Cagnazzo, arcybiesem wody i zaprzysięgłym sługą Golbeza. Kłaniajcie się przede mną. I tak jest w istocie. Jest to Cagnazzo, arcybies wody. Wbrew pozorom nie jest on podatny na ataki elektryczne. Nawet nie próbujcie. Nie działa. Sprawdzone 15 tysięcy razy. Tak? Już mi uśpiłeś całe party? Tylko jedną osobę. Myślałem, że będzie gorzej. No dobra. Protect leci. Slow na Cagnazzo leci. Shell na drużynę też leci. Ciekawostką jest to, że w Final Fantasy 4 każdy, podkreślam, każdy co do jednego boss jest podatny na status slow. Nie ma w tej grze ani jednego, podkreślam, ani D. Gdzie jest szlak? Jeżeli widzicie, że woda zbiera się pod nogami Cagnazzo, to znaczy, że teraz użyje ataku tsunami, który jest przepotężny. I nie chcecie go zobaczyć pod żadnym pozorem. A to, że właśnie zginąłem od jednego... Oh well. A to, że właśnie zginąłem od jednego najzwyklejszego... Szlak. Dobra. Znowu. God damn it! Co ile on tego używa? Gdzie jest moja Suna? Dobra, ciebie nawet leczyć nie będę, tylko używaj od razu Blizagi. Na tą cholerę. Hej. Bez obrazy, ale... Szlak. Wiecie, że ja go w ten sposób uleczę i to dosyć mocno. W momencie, kiedy woda mu się zbiera pod nogami, to absorbuje on nagle lód. Oh man. Nienawidzę cię. Najgorsze to, że w momencie, kiedy nie zbiera on wody pod nogami, to jest on odporny na pioruny. A propos zbierania, ty szujo. To teraz pytanie z punktów. Kiedy ja mam atakować? Przecież on to robi praktycznie za turę! Okej. Okay. Silence. I kill you. Czy jest potrzeba rzucenia? Nie. Czyli... No slow. Ty kpisz. Okej, okay, ty jeszcze jeden fokus, ty blefuj.
Ty bądź gotowy, żeby Wajeczego rzucić Tondera. A widzę, że nie ma jest takiej potrzeby w najbliższym czasie. Więc ty rzucaj bli. Zale, a ty... Zeusaf. Kto będzie pierwszy? Szlak! Nienawidzę cię. Nienawidzę cię jak na co. A bo tak czy jak, skoro to już mamy z głowy, atakuj go. I tak mniej więcej powinna wyglądać wasza strategia na całą walkę, au. Jeżeli tylko będzie on zbierał pod nogami wodę, to należy mu ją jak najszybciej, że tak tutaj medo zbroić dowolnym atakiem elektrycznym, czy tam żywioł pioruna. Jak to woli. Au. Face. Focus. Tan. Wróć, Tundara. Ether. Tylko pytanie, czy zdążę? Jeżeli nie zdążę, to zobaczycie, dlaczego boję się zobaczyć tsunami, a na szczęście zdążyłem. Jego tsunami jest przepotężne i w dodatku ma szansę na instant death. Dlatego staram się robić absolutnie wszystko, żeby do niego nie doszło. Jeżeli by z jakiegoś dziwnego powodu doszło... Skoro już przy tym jesteśmy... Nie, naprawdę, wolę tego nie widzieć. Jeszcze Telak ma slowa. Na szczęście zdążyłem. Okej, skąd on teraz rzuca slowa? Ty masz blef na sobie, no to blizzard. Okej. O, kogo nie próbujesz uśpić wszystkich? No tak! Nie, wróć. Suny użyjesz ty. A Kyury użyjesz ty. Potrzebuję kogoś, kto w każdej chwili może użyć Tandera. A ponieważ kończyły mi się przedmioty Zeusa, w które rzucają Tander, to muszę mieć pogotowy albo Tellaha, albo... Au. Jak już mówiłem, muszę mieć pogotowy albo Tellaha. O, oh, god damn it! I am so screwed right now. Gdyby to dobre wyczucie, panowie, pamiętajcie. Zwłaszcza nie mając Phoenix Downów. No! O! Czekajcie, coś mówiłem, że nie mam Phoenix Downów? Ja by na pewno nie mam Phoenix Downów. Oh yeah! Oh yes! Już fajnie było, tak? Well...
Nienawidzę cię.